sędzio pojedynku wieczoru. Tomasz Broder, jeszcze brzmi to Kawkas, ale zaraz ucichnie arena. Atmosferę gęstą będziemy mogli ciąć żyletami nad klatką i to się rozpoczyna. Walka historyczna w organizacji KSW. Najbardziej wyczekiwane starcie tego roku w Europie staje się faktem. Pierwsze ciosy już poszły w ruch. Odwrotna pozycja Roberto Soldicia, prawa noga z przodu, na razie na wstecznym biegu. Swoje próbuje tutaj czarować magik profesor Dumbledore, jeśli chodzi o wszechstylową walkę wręcz mamed Khalidov. Dużo szacunku od początku Roberto Soldic, szuka kopnięć na nogę Mameda Khalidova. No mówiło się, że jeśli ma coś Mamed wyczarować, jeśli ma coś zrobić, to w tych pierwszych sekundach, a im dalej w las, tym będzie trudniej. Już szukał lewej potężnej ręki Soldic, ale Mamed w swoim stylu, takim lekkim ruchem głowy uniknął tego uderzenia. Ale czeczeński kot dzisiaj czuje się wyśmienicie, na razie luźniutko na nogach, w swoim stylu lotny, szuka swoich okazji. Była próba okrężnego kopnięcia, później ponowienie akcji bocznym, kopnięcie w wykonaniu Khalidova. I teraz to on okopuje nogę swojego przeciwnika, odwrotna pozycja Soldicia. To na pewno jest groźne, ale też otwiera drogę do wielu ataków, z których słynie Mamed. Roberto Soldic w swoim stylu, jak myśliwy na polowaniu, ustawia celownik prawą ręką, by zaraz ruszyć z lewicą do ataku i postraszyć Khalidova. Ale nie ma tutaj na razie takiego kalkulowania. Mamed dość wyraźnie zaznacza, że to on będzie kontrolował środek klatki. Idzie do przodu i szuka dobrych ciosów, szuka odpowiedniej okazji. Jest pierwszy raz lewica rzucona przez Soldicia. Na razie nie dochodzi do celu. Uśmiech na twarzy Khalidova, okrężne kopnięcie. Te ciosy muszą naprawdę ważyć mnóstwo, te kopnięcia są rzucane z potężną siłą. W ofensywie cały czas Soldic szukający odpowiedniego momentu na swoją akcję, szukający swoich okazji. Idzie Mamed za tą próbą, po straceniu równowagi przez Soldicia skleja się do robokopa Khalidov z góry. No i będzie parter, czyli to miejsce, w którym Mamed powinien na papierze mieć największą przewagę. Tak jak Maciek wspominał, 10 poznań, najwięcej w historii KSW. No i tak jak sam Soldic mówi, on jest jak kot. On w tym parterze potrafi zrobić i wyczarować wszystko. Wszyscy paliliśmy dotychczas Soldicia za jego piekielne umiejętności stójkowe. Natomiast teraz musi wykazać się umiejętnościami parterowymi. Podobno w defensywie wygląda to naprawdę przyzwoicie. Na razie nie pozwala na zbyt wiele Khalidovowi. Natomiast 41-letni zawodnik, 41-letni mistrz pracuje z góry. Nie zaprzestaje doping w arenie Gliwice dla jednego, dla drugiego zawodnika. Wraca na nogi Roberto Soldic. Nie udało się ustabilizować pozycji w parterze. Mamedowi powrócił na nogi, jest przy siatce Roberto Soldic. Szuka teraz rozerwania tego uchwytu. Szuka miejsca Khalidov, aby wyprowadzić mocny cios. Ale tak jak mnóstwo serca wkładali w ten szacunek przed walką, tak teraz wkładają pełną moc w każde uderzenie. Poszedł po kostkę Khalidov. Jest zapięta klamra. Kontra rzutowa w wykonaniu Soldicia. Ależ ten chłopak ma siłę. Wraz z Matą, tutaj obok nas Maciek Kawulski, Mateusz Borek poskoczyli praktycznie metr do góry, kiedy Mamed runął na ziemię. Ale na ciągłej presji Roberto Soldic, że on chce zmęczyć Mameda Khalidova, chce odebrać mu jego największy atut, a więc nogi, chce wpłynąć na jego kondycję, chce zmusić Soldicia do swojego Khalidova, do swojego oddechu oczywiście. Trafił tym lewym Soldic, jeszcze kopnięcie, jeszcze ciosy, ale pamiętajmy, ten Mamed właśnie potrafi takim lekkim ruchem odsuwać się przed uderzeniami, tylko czy wciąż jest w stanie to robić, czy z o 15 lat młodszym rywalem będzie cały czas ta czutka na odpowiednim poziomie. Po 2-3 razy głębszy oddech Mamed Khalidov, już niespełna minuta do zakończenia pierwszej odsłony tego pojedynku. Kiedy to przeleciało, my tutaj takie emocje mamy w sobie, że naprawdę trudno mi powiedzieć, kiedy te 4 minuty minęły. Jest presja ciągła ze strony Soldicia. Szuka potwornie mocnej lewicą. Potrafi tym ciosem naprawdę posyłać na deski. Pokazywał to już wielokrotnie w swoich bojach w organizacji KSW. Teraz miesza te płaszczyzny. Uderza na tułów Roberto Soldic. Było kopnięcie frontalne na korpus w wykonaniu Khalidova.
Jeszcze prawa ręka, która szukała głowy Soldicza. Niskie kopnięcie i raz jeszcze lewica na korpus w wykonaniu Soldic. Mam wrażenie, że przechwycone to niskie kopnięcie. Usłyszał Mamed, że ostatnie sekundy pierwszej rundy i skoczył z latającym kolanem, ale daleko od celu. No i pierwsze 5 minut za nami, 5 minut pełne emocji, 5 minut, podczas których połowa areny Gliwice stała, a druga połowa miała rozdziawione szczęki. Najlepsze fragmenty rundy pierwszej. Bardzo intensywnie na początek tego pojedynku. Sporo akcji ze strony Mameda Khalidova. Starał się łamać to tempo, szukać swoich szans. Potem była próba skontrolowania walki w parterze. Ostatecznie Soldic powraca na nogi, by w końcówce tej rundy kilkukrotnie zagrozić Mamedowi. To mogło na pewno zaskoczyć Mameda, kiedy tak pięknie przez biodro rzucił nim Roberto Soldic. A tu końcówka rundy i te kilka mocnych ciosów. Najpierw uderzenie lewą ręką, potem wysokie kopnięcie i jeszcze raz ta lewa ręka. Wiele osób podkreślało, że jeśli Mamed ma wygrać ten pojedynek, to te pierwsze fragmenty walki będą kluczowe dla tego starcia. Natomiast Soldic jest zawodnikiem, który może ten pojedynek toczyć na dłuższym dystansie. Za moment rozpoczniemy rundę drugą, ale obaj są piekielnie głodni tego pojedynku, piekielnie głodni rywalizacji. Tomasz Bronder dał znak do rozpoczęcia drugiej odsłony. Obaj panowie w złotych rękawicach, Soldic, czerwone spodenki, Mamed, czarne, chociaż nie wiem, czy jest ktoś na świecie, komu trzeba o tym przypominać, kto ogląda teraz tę transmisję. W pierwszych sekundach odda nieco pola Roberto Soldic. Ale jest, obija konsekwentnie ten korpus Mameda Khalidova, Roberto Soldic. Są te bezpośrednie lewe lądujące właśnie na brzuchu Mameda Khalidova. Zdaje sobie sprawę Roberto, że ta kondycja może być minusem u Mameda. Dlatego też chce mu zabrać na pewno więcej tchu właśnie takimi akcjami. Ale jeśli są ciosy na dół, to możemy się spodziewać, że podniesie również to uderzenie na górę. Zaciągnął rywala i zrobił to dużą łatwością Roberto Soldic. Chorwat pracuje z góry. Ale czy bycie w gardzie Mameda Khalidova to jest na pewno dobry pomysł, chociaż teraz te mocne uderzenia, 2-3 trafione. Ale nie będzie chciał się bawić w grę parterową z Mamedem Khalidovym. Zaznaczył tam swoją przewagę, przeniósł walkę do parteru. Teraz tylko ciosy i kopnięcia ze strony Soldic. Te kopnięcia z dołu, a kiki też mogą być niebezpieczne. Musi na to uważać na pewno Roberto. Oj, teraz ta akcja nieprzepisowa. W okolice krocza wyprowadzone kopnięcie Roberto Soldic. Oczywiście nieintencjonalny, tutaj się od razu pojawił gwizd na sali, ale... Roberto Soldic jednak kiwa palcem, mówi, że nic takiego w tym pojedynku się nie wydarzyło. Zobaczmy na powtórki. No nie, trafił tam chyba. Zakaczył ochraniacz. Zdecydowanie Roberto Soldic. Twierdzi jednak Chorwat, że to kopnięcie było skierowane w udo. No ma czas dla siebie Mamed Khalidov. 5 minut na to, aby dojść do siebie. Ma teraz 5 minut Mamed Khalidov dla siebie, żeby odpocząć po tym ciosie i dojść do siebie. Będzie korzystał z tego czasu skrupulatnie. To jest ten czas, który może wykorzystać do końca. Może wyregulować również oddech, a wiemy, że z tą kondycją pod presją Roberto Soldicza wcale tak łatwo w tym pojedynku nie będzie. Nie pospiesza oczywiście Mameda Khalidova, sędzia tego pojedynku, Tomasz Bronder. Też spojrzał w kierunku swojego narożnika, powiedział, co tam się stało. Z tego ujęcia to nie za bardzo widzieliśmy, ale... Grymas bólu na twarzy Mameda wydaje się dość szczery, także ufamy na słowo, że to kopnięcie faktycznie było nieprzepisowe. Dajmy czas Mamedowi i za moment pewnie wznowimy ten pojedynek. Dochodzi do siebie Mamed Khalidov. Uspokoiła się nieco atmosfera. Czekamy na wznowienie tej walki, bo naprawdę było tutaj gęsto. Już dał sygnał Tomasz Bronder, że możemy rozpoczynać. Przeprosił oczywiście Roberto Soldic i wracamy do walki. Niskie
Wielkie kopnięcie na stronę wykroczną ze strony Soldicza. Ponowił akcję potężnym lewym. Odpowiada mamy tym samym. Jeszcze dokłada wysokie kopnięcie, ale przyjęte na gardę. Kolejny cios na korpus w wykonaniu Soldicza. Konsekwentnie szuka tam swoich szans Roberto Soldic. Osłabia korpus Mameda Khalidova. Teraz na presji, po balansie szukał okazji, aby wystrzelić lewą ręką, bo on szuka ciosów przede wszystkim właśnie z tej pięści. Dobrze, dobrze. Właśnie razy w głowę, raz w korpus. Mameda uderza Roberto, chociaż teraz ładnie przechwycił to kopnięcie. Oj, na centymetry uchylił się przed tymi uderzeniami Mamed Khalidov. Było blisko. Ale zobacz, co robi Mamed. Chce podpuścić Roberto, chce go wciągnąć taką wymianą. Widzi tam swoją szansę. Tylko wiesz, w konfrontacji z takim zawodnikiem, który każdym ciosem może posłać się na deski, to taktyka piekielnie niebezpieczna. Teraz to Mamed odpowiada uderzeniami w tułów. Jakby podrażniony, jakby chciał pokazać, że też może takie akcje wykonać. Trafił tym obrotowym łokciem, ale nie zachwiał się, nawet nie wzdrygnął Roberto Soldic. Ponowiona akcja, tym razem drugą ręką. Uczy respekt Roberto Soldicza w klatce Mamed Khalidov. Nie pozwala mu się rozkręcać. Pokazuje, że cały czas te nieszablonowe techniki są do wykorzystania w tym pojedynku. Doszedł ten lewy bezpośredni, zmrużył oczy Mamed Khalidov. Szuka tego ciosu raz jeszcze. Roberto Soldic idzie za uderzeniem Korwat. Zamknięty pod siatką Mamed musi stamtąd uciekać, bo za chwilę to może być bardzo niebezpieczne. Tak jest. Cios za cios, ale zyskał nieco przestrzeni. Nie robi kroku wstecz Roberto Soldic. On nie chce wypuszczać Khalidova spod siatki. No zobaczmy, teraz Mamed podrażniony ruszył i trafił. Roberto Soldic, chwieje się Mamed Khalidov. A cios za cios, co tu się dzieje? Idą bomby najwyższego kalibru. Ale czy teraz wymiana uderzeń. Mamed Khalidov na tarciu. Mamed Khalidov, Roberto Soldic prosi o uspokojenie. Brak reakcji na ten knockout. To z szacunku do Mameda Khalidova, który cały czas jest na deskach. Potężny knockout. Pierwszy raz od debiutu w MMA od 2004 roku. Mamed Khalidov przegrywa przez ciosy, ale wtedy to tak nie wyglądało. Teraz ustrzelony przez Roberto. Legendarny zawodnik z Olsztyna. Poszedł na wymianę uderzeń Mamed Khalidov. Przykre obrazki